Rozdział dziewiąty. Mieszkańcy Kimberley Mason milcząco opuścili salon. Ktoś z nich myślał, myślał bardzo intensywnie. Czy widział mnie tam? Może nie. A jeśli widział, ryzyko jest zbyt wielkie. Jeżeli mu się przypomni, że z pewnością wygada, będzie kojarzyły fakty i, tak, nie ma co się zastanawiać. Gdy powiedziało się a, zabić. Na wszelki wypadek? Chryste. Jak to brzmi? Trucizna. Jest starszennik. Nie poczuję chyba smaku. Czy śmierć ma w ogóle jakiś smak? Howard usiłował zagadnąć tręczam, lecz on nie był w nastroju do rozmów. Nie, nie pani Howard opędzał się. Ja naprawdę nie wiem nic ponad to, co usłyszeliśmy obaj przed sekundą w salonie. Poczekajmy spokojnie, a reszta się wyjaśni. Pani Oswald zbliżyła się do Patryka. Panie Inspektorze, czy mogę już pójść do kościoła? Spytała nieśmiało. Małżonek nie będzie pani towarzyszył? Panie Inspektorze, skaranie boskie z tym człowiekiem niech lepiej odpocznie po wczorajszym, niech poleży sobie. Racja powiedział Senders rozglądając się wokoło. Dostrzegł Stał Kejsa, który szedł obok li i coś mu cicho tłumaczył. Przepraszam panią, muszę jeszcze. To mogę? Może pani, może. Podszedł do Stał Kejsa i wziął go pod rękę. Chciałbym zamienić z panem kilka słów, rozumiesz? Z tobą li, również. Ale najpierw z panem. Może u mnie w pokoju? Jak oceniłby pan stosunek lorda Dolly, panie Stałkajs? Pytał Sanders, gdy usiedli. Chłopak sprawił mu wiele zawodów, nie sądzi pan. Czy nie wpłynęło to na uczucia ojcowskie Rhodesa? Czy nie kochał go mniej? Ależ skąd? Obruszył się Stałkajs. Tym więcej. Reagował jak większość ludzi. Wie pan, bardziej kocha się synów marnotrawnych, uśmiechnął się. Chociaż na podstawie sytuacji, których był pan tutaj świadkiem, ma pan pełne prawo, aby wyciągnąć inne wnioski. Li też bardzo kochał swego ojca. Jak pan myśli, czy lord wiedział, że Lady, Sandra i pan Bradley? Wykluczone. Ja i Li, nie umawiając się wcale, robiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Aby Samuel nie zorientował się, cały czas miałem nadzieję, że, jak każdy inny romans, cała afera minie szybko i bez śladu. Czy mimo to, rozumiesz, Lord mógł się domyślać, nalegał Sanders. W żadnym wypadku. Zareagowałby bardzo gwałtownie. A może właśnie zareagował. Zawiesił głos Patrick. Stałkayz poprawił krawat i sięgnął po papierosa. Widzi pan, inspektorze, nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że w takiej sytuacji Samuel nie strzeliłby do siebie, lecz raczej do Bradleya. Choć oczywiście nie mogę wykluczyć, że było inaczej. Dziękuję panu, o to mi chodziło. Czy mógłby pan poprosić teraz li? Senders podniósł się z fotela i odprowadził stałkajsa do drzwi. Li usiadł w fotelu. Znowu bawił się bezmyślnie piłeczką. Li, czy nie zgubiłeś przypadkiem żadnej z nich? spytał Patrick. Nie mam pojęcia. Chłopak był zdziwiony. Nigdy ich nie liczę. A czy możliwe jest, by jedna z piłeczek znalazła się w biurku twojego ojca? Nie wiem, Li był coraz bardziej zaskoczony. Chyba raczej nie. I jeszcze jedno. Czy zabierałeś kiedyś piłeczki ze sobą na plażę? Nie, nigdy. Tym razem zaprzeczył zdecydowanie. Gdy wychodzę z domu, odruchowo wrzucam je do klosza przy drzwiach. Kiedy wracam, biorę którąś do ręki. Idiotyczny nawyk. Dobra, rozumiesz. Na razie dam ci święty spokój. Dziękuję ci. W chwilę później Patryk wszedł do pokoju Tręcza. Masz coś na kaca, Jonathan? Coś, panie, co mogłoby postawić na nogi słonia? Typiłeś. piłeś. Zwariowałeś. Chcę pogadać z tym diabelnym Oswaldem. Do tej pory śpi. Tak się zalać. Około. Pójdę z tobą i wezmę coś na wszelki wypadek. Ale najlepszy jest sen. Znam ten ból. Zabierz jakiś sok lub wodę. Wyszli. Na schodach spotkali Mabel i Ann. ścierały kurz, jakby się nic nie stało. Do drzwi domku ogrodnika pukali długo, głośno i bezskutecznie. Śpi jak zabity. Burknął Patrick. Wejdźmy, rzucił Jonathan. Jakąś go dobudzimy. Nacisnął klamkę, ale drzwi nie ustąpiły. Spojrzał na Sendersa. Zmarszczka niepokoju spróbował jeszcze raz. Wyraźny opór. Senders podszedł do okna. Było zamknięte, a kotary zasłaniały wnętrze. Pomyślał, że głupotą jest spać przy zamkniętych oknach w taki upał. Szedł dalej wzdłuż ściany. Kuchnia. Tutaj znalazł otwarty wywietrznik. Skinął na tręcza. Nie przejdę. Za wąsko. Nie wiadomo dlaczego mówił szeptem. Tręcz sięgnął ręką i z łatwością dostał się do wewnętrznego rygla. Szarpnął. Pomóż. Ponaglił Sanders, kładąc ręce na parapecie. Przez kuchnię dotarli aż do sypialni. Na łóżku leżał Oswald. W pokoju panował półmrok i początkowo nie mogli go rozpoznać. Leżał skurczony, twarz i piersi pokryte miał białym, oślizłym płynem, który zdążył już wsiąknąć w posłanie. Na podłodze walała się szklanka z resztkami mleka. Oswald jęknął. Jego ciało wyprężyło się nagle i wygięło w przerażający sposób. Karykaturalny. Potworny łuk. Tręcz chwycił go za rękę. Zbadał tętno. Potem źrenice. On nie jest pijany. On umiera. Krzyknął. Cholera jasna, Jonathan. Słuchaj, bierz samochód i jedź z nim do miasta. Sam tutaj nic nie zrobisz. Jest chyba zbyt późno. Tręcz odblokował wewnętrzny zamek. Wybiegł z domu i podprowadził wóz pod same drzwi. Z trudem przenieśli nieprzytomnego i ułożyli na tylnym siedzeniu. Jonathan, krzyknął Sanders. Jak będziesz faberystwy, sprawdź, czy ekspertyza wykazała ślady piasku morskiego na ubraniu Rhodesa. Koniecznie. I niech zbadają to. Podał mu zawiniętą w chusteczkę szklankę Osfalda. Ni stąd, ni zowąd pojawiła się pomocnica kucharki. Patrzyła na ostro ruszający samochód tręcza. Co się stało? spytała niepewnie. Oswald jest chory? Nie, moja pani, wymruczał Patryk. Przesadził z alkoholem. Tym razem nie obejdzie się bez szpitala. Kobieta odchodziła, oglądając się za siebie. uszuł do domu. Był zmęczony. Tima leżała na łóżku i spoglądała na drzwi wesoło, machając ogonkiem. Chcesz na spacer? Pójdziemy, pójdziemy. Fajny masz. Rozumiesz? Weekend, co piesku? Niech go cholera, panie. Wybierzejmy się na plażę. Chcesz? Wujek Patrick też ma absolutnie dość. Idziemy. Pogoda wciąż była piękna. Patryk szedł tuż nad wodą i układał w myślach fakty. Zmęczony upałem usiadł, opierając plecy o pień jednego, jedynego drzewa na skarpie. Tina, która dotychczas hasała po plaży, podbiegła do niego. Ale, jak to bywa w zwyczaju u jamników, nie usiedziała spokojnie, zbyt długo. Tuż obok Patryka zaczęła kopać dołek w piasku. Senders spojrzał na nią bezmyślnie i odsunął się trochę. Słońce prażyło niemiłosiernie. Przestań już, tina, powiedział, gdy porcja kamyków wylądowała mu za koszulą. Co za piekieł! Nagle znieruchomiał. Tina, warcząc przez zaciśnięty pyszczek, odgrzebywała coś z pod warstw żwiru. Sender zrzucił się na ziemię i odsuwając żywo protestującego psa sam zaczął grzebać w piasku. Prawą ręką zaczepił najpierw o metal. Pociągnął. Drobne kamienie odsunęły się na boki, odsłaniając kawałek skóry. Torba. Skórzana torba z miedzianymi okuciami. Otrzepał ją lekko i otworzył. Parciane pasy. Kawał grubego sznura zakończonego pętlą. Klamura i. Sanders nie wierzył własnym oczom. Miał przed sobą złoty, wysadzany diamentami długopis Bradley'a. Zaraz, zaraz. Przecież. Sanders. Krzyknął głośno zrywając się na równe nogi. Sanders, panie, jesteś geniuszem. Tina zaszczekała. Ty też, wariatko. Uśmiechnął się do psa. Cóż ja bez ciebie? Zerknął na zegarek, zebrał znalezione rzeczy, zawinął torbę w koszule i zasypał wygrzebany dołek. Szybkim krokiem skierował się do domu. Tręcz jeszcze nie wrócił. Patrick wszedł do swojego pokoju i coraz niecierpliwiej, spoglądając na zegarek, czytał Testament Lorda Rhodesa. Minęło pół godziny. Tręcz miał ponurą minę, gdy witał się z przyjacielem. On umarł na serce, Patrick. Może udałoby się go uratować, ale nie wytrzymał. Nie odzyskał nawet przytomności. Jak to na serce? Zdziwił się Patrick. Nie mógł umrzeć na serce. To mi wszystko zawala. Rany boskie. Zwariowałeś? Umarł na serce, ale po spożyciu końskiej dawki arszeniku. Był w mleku. Zapaść i koniec. Ktoś go otruł. Albo sam. Badają teraz szklankę. No, to już znacznie lepiej. Co ja gadam? Tam człowiek zamordowany, a ja takie. Ale, ale, pytałeś o ubranie Rhodesa? Są ślady. Miałeś rację. Ale co z tego? Słuchaj, może żona Oswalda wróciła już z kościoła. Chcesz jej powiedzieć? Pójdziemy razem. Będzie raźniej. Żona Oswalda długo nie mogła dojść do siebie. Tręcz podał jej środki uspokajające. Wciąż płakała, mamrotała coś niezrozumiałego, ale lekarstwo zaczęło działać, opanowała się nieco. Proszę pani, wiemy, że stało się nieszczęście, ale jeśli chce nam pani pomóc, proszę powiedzieć, co pani miała na myśli mówiąc do męża. Że nie chce pani żadnej policji, żeby się nie mieszać i tak dalej. Przypomina pani sobie, rozmowa w południe, przed garażem. Pamięta pani? Panie inspektorze, szeptała, to nie ma nic do rzeczy. Nie chcę o tym gadać. Musi pani, pani osfalt naciskał delikatnie Patrick. Mój syn, George Mu na imię, wpadł w kabałę. Jakieś ciemne sprawki, ale pan mu nic nie zrobi. Stała się nagle czujna. On nie winien. To tamten gość. Oszukał go i prysnął z forsu. Dostaliśmy list. George prosi nas o pieniądze, ale skąd tyle wziąć? Nie mamy nic. Timothy chciał zawiadomić policję, bo myślał, że Georgowi coś się stanie, ale się nie zgodziłam. Niech sam daje sobie radę. Boże, takie nieszczęście. Timothy. I nie wiadomo co z Georgem. Panie inspektorze, ja bym chciała do niego, do szpitala. Odwiozę panią, zaproponował trencz. Nie, nie, pójdę brzegiem. Lubię morze. Pójdę brzegiem, panie inspektorze. Zegar wybił piątą po południu, gdy w holu znów zebrali się wszyscy mieszkańcy. Nikt więc nie zwrócił uwagi na małe, czarne Volvo, które zatrzymało się cicho przy garażach. Nikt też, oprócz gorliwego porucznika, nie zauważył postawnego mężczyzny, który, zatrzasnąwszy drzwi wozu, skierował się do głównego wejścia. Porucznik wylegitymował przybysza, zasalutował oddając mu dokumenty. Mężczyzna miał zamiar wejść do holu, lecz gdy usłyszał mówiącego Sendersa, Skrył się za marmurową kolumną i tam pozostał. Co mogło doprowadzić lorda do samobójstwa? Był człowiekiem, rozumiesz, przyzwyczajonym do życia w zbytku i luksusie. Sądziłem więc początkowo, że być może dotarły do niego wiadomości o, na przykład, krachu przedsiębiorstw w Afryce. Szybko jednak, panie, zrezygnowałem z tej teorii, gdyż owego fatalnego dnia telefon był zepsuty. Poczta nie została doręczona, a więc gazety również. Lord nie oglądał telewizji, ani też nie słuchał radia. Zakładając, że nie udawał dobrego nastroju wychodząc z domu przed osiemnastą, gdy zaczynał się, rozumiesz, mecz, przyczyna samobójstwa musiała zaistnieć gdzieś poza domem lub później w... w domu. Wiemy, że Lord Rhodes był człowiekiem dbającym aż do przesady o honor swój i swojej rodziny. Weźmy więc honor za motyw i rozważmy, co by się stało, gdyby dotarła do niego wiadomość o zdradzie żony. Wiemy jednak, że żadna z trzech osób, jakie odwiedzały Rodesa po jego powrocie do domu, nie mogła mu tej wiadomości przekazać, bo lord już wówczas nie żył. Eliminuje też Johna Walsha z uwagi na jego panie, szlachetność i dyskrecję. Wykluczone też jest, by zrobiła to sama Lady Sandra ze względów oczywistych, służba nie odważyłaby się. Tak więc nikt z domowników wiadomości takiej Rodesowi nie przekazał. Pozostaje jeszcze czas, gdy lord był poza domem. Wtedy właśnie zobaczył bądź usłyszał coś, co przyprawiło go o stan kompletnej depresji. Depresji nader specyficznej, gdyż lord popełnił wprawdzie samobójstwo lecz upozorował je na morderstwo. Zdarzają się często morderstwa pozorowane na samobójstwa, ale nie odwrotnie. Widzę, że państwo są zdumieni, a ja mówiłem przecież wcześniej, że nie wiem, dlaczego lord zabił się w taki, a nie inny sposób, prawda? Przypomniliśmy sobie. Znajdujemy go nieżywego na tarasie. Zabity z niewielkiej odległości strzałem w skroń, broni nie ma. Nie można jej odnaleźć i nie odnajdziemy jej już prawdopodobnie nigdy. Cóż to jest jak nie morderstwo? Znajdujemy też nowy testament Rhodesa, zgodnie z którym pan Bradley staje się dziedzicem fortuny. Mamy więc ofiarę i motyw zbrodni. James Bradley jest sekretarzem lorda, panie, i co podkreślałem już poprzednio, praktycznie jako jedyny może znać treść nowego dokumentu. Tak więc testament i spotkanie pana Bradleya z Rhodesem tuż po meczu niezmiernie obciążają sekretarza. Lord Rhodes, rozumiesz, oczywiście nie miał wobec pana Bradleya żadnych złych zamiarów, gdy się z nim umawiał w salonie telewizyjnym i daleki był od tego, by go tak perfidnie wrobić w morderstwo. Zamiary i plany przyszły później, a umówione wcześniej spotkanie przydało się jak znalazł. Rhodes był bowiem, nie przesadzam. Geniuszem. Tak, geniuszem, moi państwo. W tak krótkim czasie wymyślił iście diabelski. Plan, który gdyby nie. Niepewne drobiazgi, wypaliłby w stu procentach. Wczytywałem się w treść Nowego Testamentu bardzo długo i analizowałem go pod kątem zastanej po morderstwie sytuacji. Pan Bradley jest głównym podejrzanym o dokonanie zbrodni i jednocześnie głównym spadkobiercą majątku Rhodesa. Otrzyma pięćdziesiąt procent pod warunkiem, że obejmie kierownictwo kopalni Cecil. Ale Państwo pozwolą, że zacytuję podkreślam iż chodzi mi o osobiste zaangażowanie się pana Bradleya, co łączyć się będzie z minimum pięcioletnim jego pobytem w Afryce Południowej. Zadałem sobie pytanie. Jedyne logiczne pytanie w tym kontekście: cóż się, rozumiesz, stanie, gdy pan Bradley nie obejmie kierownictwa kopalni? Cóż się stanie, gdy nie będzie mógł tegoż kierownictwa objąć? Odpowiedź znajdujemy w testamencie: syn, li, odziedziczy sześćdziesiąt pięć procent majątku, a pan Bradley zaledwie pięć procent. Tak. Powstaje następne pytanie: rozumiesz, najważniejsze. Po co lord zmienia testament? Co wpływa na decyzję, która powoduje, iż zgodnie z nowym dokumentem Lee otrzyma zaledwie dwadzieścia procent. Proste. Lord Rhodes, układając swój przebiegły plan, zapisał panu Bradleyowi pięćdziesiąt procent majątku, wiedząc, że ów tego majątku i tak nie otrzyma. Tak, rozumiesz, lord dobrze o tym wiedział, bo tak upozorował swoje samobójstwo na morderstwo że głównym podejrzanym, zgodnie z motywem tej zbrodni, musiał być pan Bradley. Gdyby więc został zatrzymany i skazany, jakże byłby w stanie objąć dozór nad kopalnią Cecil? Nie jest duchem, nie rozdwoiłby się. Jakże by mógł kierować osobiście kopalnią w Afryce Południowej, siedząc w więzieniu w Anglii, panie? Patrick przerwał i otarł spocone czoło. W holu panowała cisza. Zadajemy dzisiaj sobie, rozumiesz, masę pytań, ale zbliżamy się wolno do końca. Po cóż, na Boga, lord bawi się w takie krzyżówki. Zamiast od razu zapisać Leo we 65% majątku, po cóż właściwie chce pogrążyć pana Jamesa Bradleya? Testament, ten nowy testament, sporządził Rhodes wczoraj, zaraz po powrocie do domu, podczas gdy my oglądaliśmy mecz. Nosi on co prawda datę 29 kwietnia, ale gwarantuje, że ekspertyza potwierdzi moją tezę. Testament został napisany wczoraj, między 19.10, to jest czasem, gdy lord powrócił do domu, powiedzmy, z przechadzki, a 19.25, kiedy to lord odebrał sobie życie tuż przed niefortunnymi odwiedzinami Lee. Chciałbym dodać jeszcze, iż lord nie mógł spodziewać się, że ktokolwiek. Oprócz pana Bradley'a, z którym osobiście się umówił, przyjdzie do niego w trakcie drugiej połowy meczu. Czekał jedynie na pokojówki, odprawił je o 19.25. Sądził, iż do końca meczu pozostało już tylko pięć, a nie dziesięć, jak to w rzeczywistości było, minut i odebrał sobie życie będąc spokojny, że pan Bradley tak łatwo się z tego nie wykręci. Oczywiście. Gdyby to rzeczywiście pan Bradley zaplanował zabicie Rodesa, zrobiłby to zapewne sprytniej, z czego lord zdawał sobie doskonale sprawę. Cóż, nie miał wyjścia, musiał ryzykować. Wracajmy jednak do testamentu. Znaleźliśmy go z profesorem Tręczem w gabinecie Rodesa, w biurku, tuż obokowych tak bardzo pożądanych przez pana Howarda dokumentów, których to, notabene, nie znalazł. Może ich nawet nie szukał, bo tak się przestraszył widoku trupa, że uciekł gdzie pieprz rośnie. Ileż to razy pan próbował, panie Howard? Tamten milczał. W szufladzie biurka znaleźliśmy też wilgotną piłeczkę tenisową, na której odkryliśmy, rozumiesz, ślady Miałkiego, morskiego piasku. Wszyscy tutaj wiedzą o zwyczaju, czy jak się mówi na wykuli, ale nikt jednak. Jak sądzę, nie zastanawiał się, czyli zabiera piłeczki ze sobą, gdy wychodzi z domu. Otóż jak? Sam mi dzisiaj powiedział nigdy tego nie robi. Piłeczka musiała więc jakimś dziwnym trafem znaleźć się nad morzem, a potem wrócić do domu i to nie do kosza, gdzie li piłeczki zwykł przechowywać, lecz do biurka jego ojca. Profesor tręcz był dzisiaj w Aberystwyth. Ekspertyza ubrania Rodesa i jego butów wykazują niezbicie, że lord był na plaży jeszcze wczoraj w dniu samobójstwa mamy więc panie piłeczkę z plaży oraz pewność, że sam rodes plaże odwiedzał prosty wniosek rodes musiał tę piłeczkę z plaży zabrać i przynieść do gabinetu i dwa kolejne rozumiesz pytania po co to zrobił i skąd się wzięła piłeczka na plaży. Plaża jest tutaj niezwykle ważnym ogniwem, bo oto weźmy pana Oswalda, ogrodnika. Popijał sobie nad brzegiem i cóż? Musiał zginąć. Chryste, krzyknęła kucharka. On nie żyje. A wiedziałam, że coś tu nie jest tak. Jej pomocnica załamała ręce. Mówiłam, że go zabierali. W holu podniósł się szum. Tak, pan oswald nie żyje. Został zamordowany. Zamordowała go ta sama osoba, która spowodowała samobójstwo lorda. Bo, rozumiesz, osoba, a nie fakt jakiś, była przyczyną śmierci Rodesa. Kto? Kto to jest? Padło z sali. Moment, panie, kręcimy się wokół plaży, piłeczka, ślady piasku na ubraniu Rodesa, ogrodnik oswald kucharka i pani Osfalt pamiętają, że ogrodnik, wtedy gdyśmy się tutaj zebrali po raz pierwszy, bełkotał coś w pijackim widzie. Brzmiało to jakby, dlaczego nie dynda? Zdawało mi się wtedy, rozumiesz, że pan Osfalt majaczy, że nie wie, co mówi. Zdawało mi się tak do dzisiaj. Dzisiaj mój pies wykopał na plaży coś dziwnego i niezwykłego. Wykopał to tuż obok samotnego drzewa na skarpie. Przypadek i jednocześnie ostatnie ogniwo zagadki. Patryk sięgnął pod stolik i położył na blacie zawinięty w koszulę pakunek. Rozwinął go i rozłożył. Kilka osób wstało z foteli, aby się lepiej przypatrzeć. To jest torba, a w niej rodzaj uprzęży, która, rozumiesz, bardzo sprytnie i skutecznie podtrzymuje ciało człowieka. Często stosowana jest w teatrze, a także w filmach. Niby się wisi, a naprawdę całkiem wygodnie się w niej odpoczywa. Czy widzieli kiedyś Państwo uprząż spadę chronową? Właśnie. Ta tutaj jest prawie identyczna, z tym, że przymocowany jest do niej jeszcze sznur zakończony pętlą. Zaraz zademonstruję Państwu jej działanie. Jonathan, pozwól do mnie. Nałóż to. Podpowiem ci jak, ale nie będę pomagał. Osoba, która pozorowała naszego wisielca też, panie, nakładała ją sama. Tręcz zdjął marynarkę i założył na siebie całe urządzenie. Parciane pasy podtrzymywały jego uda oraz ramiona. Klamra spinała je na brzuchu. Dobrze, teraz załóż marynarkę. I cóż widzimy? Nic. Ot. Normalnie ubrany człowiek. Gorzej, rozumiesz, gdyby Jonathan odwrócił się do państwa tyłem. O tak. Tręcz stanął twarzą do ściany. Widzą państwo sznur oraz pętle. Teraz weź krzesło i postaw je tutaj. Wskazał miejsce obok siebie. Skorzystamy z tej kolumienki. Spojrzał w górę pod sufit. Mam nadzieję, że wytrzyma. No, rozumiesz, do dzieła Jonathan. Tręcz wspiął się na krześle. Przerzucił powróz pod marmurowy wypust i mocno go zawiązał. Załóż pętlę na szyję, powiedział Patryk w zupełnej ciszy. Tręcz wykonał polecenie. A teraz zrobimy tak, mruknął Sanders i nagłym, szybkim kopnięciem wybił krzesło spod nóg Jonatana. Tręcz wisiał kiwając się lekko to w lewo, to w prawo. Jakby podrzucany wyimaginowanymi podmuchami wiatru. Gladysroda skrzyknęła cicho i zemdlała. Kilka osób rzuciło się w jej kierunku, a Stałkaś wybiegł po wodę. Panie, on tam zemrze, wrzasnęła kucharka biegnąc w kierunku Jonatana. Nic mu się nie stanie, rozumiesz, niech go pani zostawi. Powisi trochę i zaraz sam zejdzie. W sali zapanował rumor. Część osób ratowała Gladys, której powoli wracały na twarz rumieńce, część wpatrywała się jak urzeczona wtręcza. Patryk rzucił Jonathan z wysokości. Zdaje się, że trochę przesadziliśmy, co? Makabra. cender spokiwał głową. Proszę Państwa, zaraz kończę. To było konieczne, krzyczał. Profesor trencz zaraz zejdzie. Proszę popatrzeć. Jonathan rozpiął klamrę na brzuchu i w tej samej chwili znalazł się na ziemi. O, i już. Sami państwo widzą, że obraz taki, panie, sprawia przerażające wrażenie. Można dać się nabrać. Poza tym piekielnym urządzeniem w torbie jest jeszcze coś. W ręku Patrika błysnął złoty długopis. Wszyscy państwo wiedzą że należy do pana Bradley'a. Tak, to mój długopis. Bradley wstał z krzesła. Zgubiłem go gdzieś, zająknął się pod oskarżycielskim spojrzeniem Lee. Więc to pan tam był, stwierdził Stowkajs. Proszę państwa, wtrącił Patrick, bez pochopnych wniosków. Gdy Lord Rhodes wyszedł z domu tuż po rozpoczęciu meczu, nie wybierał się od tak sobie na spacer. Był z kimś umówiony na plaży. Poszedł tam, rozumiesz, i zobaczył, że osoba ta wisi na drzewie z pętlą zaciśniętą na szyi. Typowy, koszmarny wisielec. Proszę sobie jednak wyobrazić, że wcale nie widok trupa za. szokował go najbardziej. Panika ogarnęła rodesa, gdy odkrył co leży pod nogami wisielca. A była to mała, tenisowa piłeczka, ta sama którą później znaleźliśmy w jego biurku. Lord Rhodes nie miał żadnych wątpliwości, kto jest jej właścicielem. Skojarzył wszystkie znane sobie fakty i stwierdził ku własnej rozpaczy, iż jego syn jest mordercą. Proste, lipowiesił tę osobę, pozorując jej samobójstwo, ale nie działał szybko, zostawił niechcący corpus delicti piłeczkę, panie. Cóż więc myśli? W jednej chwili zawaliły się w gruzy wszystkie jego marzenia, a nazwisko Rodes miało odtąd być kojarzone z mordercą, ofiarą i ojcem mordercy. Nie może do tego dopuścić. Mówiłem już państwu, że Lord był, panie, geniuszem. Działał błyskawicznie. Morderstwo upozorowane na samobójstwo stało się dla niego inspiracją pomysłu. Jego plan był jednak sprytniejszy, niemal niemożliwy do rozszyfrowania. Co czyni? Przede wszystkim zabiera piłeczkę. Nie poprzestaje na tym, gdyż nie ma żadnej gwarancji, że nie pozostawił jeszcze innych śladów. Już na plaży układa cały straszliwy plan. Miłość do syna przesłania inne uczucia. Los mu panie, sprzyja, ma przy sobie długopis Bradley'a, który prawdopodobnie znalazł gdzieś w domu. Kładzie go w miejsce piłeczki i wraca. I tak pan Bradley staje się zupełnie przypadkową ofiarą lorda Rhodesa. Gdyby Rhodes miał przy sobie na przykład okulary pana Staukejsa, kto wie, rozumiesz, jakby dalej postąpił. Teraz jego zadaniem jest pogrążyć pana Bradleya całkowicie, a to, że w tym celu poświęci własne życie, stanowi dla niego sprawę zupełnie drugorzędną. Musi obciążyć Bradleya morderstwem podwójnym. Zmienia więc testament czyniąc Bradleya głównym spadkobiercą, następnie popełnia samobójstwo, pozorując je na morderstwo. Ktoś, kto wisiał na drzewie, nie robił nikomu makabrycznego kawału. Działał, rozumiesz, celowo i z premedytacją. Znał lorda bardzo dobrze, ale jak się okazuje, nie na tyle dobrze, by móc dokładnie przewidzieć jego reakcję. Osoba tą jednak była przekonana, iż Rodes nie zniesie w swoim domu syna mordercy, policji, sądu i itd. Oczywiście osoba ta, panie, nie mogła przewidzieć, że ktokolwiek jest w stanie ułożyć tak okrutny plan. Cóż więc ten ktoś czyni? Po odejściu Rodesa uwalnia się z uprzęży, tu należałoby nadmienić, iż dzięki wystającym konarom drzewa zainstalowanie całej tej, rozumiesz, Aparatury nie wymagało krzesła. Zakopuje ją nieopodal wraz z długopisem podrzuconym przez Rhodesa. Pamiętajmy jednak, że pan w tragiczny wieczór po śmierci lorda bredził coś o, jak to nazwał, dyndaniu. Otóż ów wisielec, będąc najpewniej jeszcze na drzewie, widział na plaży pijanego ogrodnika tak samo dobrze, jak ogrodnik widział jego. Sprawca samobójstwa lorda nie wiedział, jak zachowa się Osfalt, Panie, gdy wytrzeźwieje. Poza tym nie przewidział, że lordu pozoruje swoje samobójstwo na morderstwo. Osoba ta przeżyła zatem potworny szok, a co za tym idzie, straciła cechującą ją dotąd zimną krew. Postanowiła pozbyć się jedynego świadka. Pani Oswald wychodzi do kościoła, zostawiając śpiącemu mężowi szklankę z kwaśnym mlekiem obok łóżka. Morderca wchodzi do domku oswaldów przez okno kuchenne, lufcik był otwarty i można było odblokować regiel. Dosypuje arszenik do mleka, będąc pewnym, że skacowany oswald prędzej czy później sięgnie po szklankę i wypije, po czym wychodzi tak samo, jak wszedł. Przewidywania mordercy sprawdzają się, ale tylko do pewnego stopnia. Nieszczęsny ogrodnik nie umarł od razu. Profesor tręcza odwiózł go do Aberystwyth i był przy jego śmierci. Pan Oswald odzyskał na chwilę przytomność i powiedział mu, kogo wówczas widział dyndającego na plaży? Czy państwo już wiedzą, kto to był? To chyba jasne, prawda? No, kogo li, delikatnie mówiąc, nie cierpi? Lady Sandra wstała. Dlaczego ty zawsze mnie tak nienawidziłeś, li? Dlaczego? Co ja ci zrobiłam? Czy kiedykolwiek byłam dla ciebie niedobra? Pytała. Powiedz. Mów, że wreszcie. Czy to moja wina, że twój ojciec był stary? Że go nie kochałam? Chciałam, żeby umarł. Oswalda też zabiłam. Ty słukko Krzyknął chłopak i przewracając po drodze fotel ruszył w kierunku macochy. Zatrzymał go Staukeis. Lady Rhodes ciągnął Patrick. W imieniu prawa aresztuje panią pod zarzutem umyślnego spowodowania samobójstwa lorda Samuela Rodesa oraz pod zarzutem zamordowania Timothy Oswalda. Uprzedzam, że wszystko, co pani od tej pory powie, może zostać wykorzystane przeciwko pani. W tym momencie mężczyzna, dotychczas ukryty za kolumną w holu, wkroczył do środka. Poruczniku, proszę wyprowadzić aresztowaną, powiedział. Przepraszam, inspektorze, że tak późno, ale wiedziałem, że pan jest na miejscu, więc byłem spokojny. Patryk pobladł. Właśnie. Jakże się cieszę! jąkał. Inspektor Draper Państwo pozwolą tego. Mój, rozumiesz, mój stary przyjaciel inspektor Draper przedstawiał niepewnie. Kontynuuj więc, przyjacielu. My porozmawiamy później na osobności, rzekł draper, sadowiąc się w fotelu. Tak więc, podjął Patrick, Pozostaje do wyjaśnienia jeszcze kilka spraw. Dlaczego to zrobiła? Motyw jest oczywisty: pieniądze. Według pierwszego testamentu Rhodesa ona i pan Bradley dziedziczyli w sumie czterdzieści procent majątku. To dużo pieniędzy, a Lady Sandra, choć bardzo się przeliczyła, sądziła że kwota ta pozwoli. Jej nałożenie sobie życia u boku ukochanego Jamesa przeliczyła się, rozumiesz, podwójnie. Po pierwsze, z pieniędzy tych nie skorzysta, a po drugie, pan Bradley nie wiązał z nią absolutnie żadnych planów na przyszłość. Oczywiście nie wiedział, panie, o jej zamiarach. A co by zrobiła, gdyby Rhodes nie popełnił samobójstwa? Odezwał się. W ciszy Draper. Sądzę, że pokazałaby mu się żywa, panie. Przy kolacji, jak gdyby nigdy nic i lord myślałby pewnie, że postradał zmysły. Miał poza tym kłopoty z sercem. Wypadłoby jeszcze dodać, rozumiesz, choćby po to, by podkreślić precyzję planu Rhodesa, że zamieścił on klauzulę, według której, w razie śmierci jednego z pomniejszych spadkobierców, i jego część Zapisując nieżyjącej już żonie dwadzieścia procent majątku, wiedział, że otrzyma je syn. Nie mógł pominąć małżonki w swej ostatniej woli, bo nie chciał, by dokument budził podejrzenia. Ale jak mógł, u Boga Ojca, popełnić samobójstwo, skoro nie znaleziono broni. To przecież niemożliwe odezwał się Staukeis. H. Majstersztek Przemyślności. makabra, Zimna krew. Geniusz. Cały konglomerat, panie. Pamiętają państwo, że lord Rhodes wychodził z gabinetu około dziewiętnastej Wiedział już wtedy o śmierci żony, o morderstwie Lee, rozumiesz, i realizował swój plan. Wychodził do ogrodu, do szopy. Zostawił tam przez roztargnienie cygarnice, a zabrał. To. Patryk znów sięgnął pod stolik i wydobył metalowy. Cylindryczny pojemnik. Znalazłem identyczny w szopie. Ten tutaj jest już pusty i walał się w gabinecie Rodesa, ale ten drugi w ogrodowym składzie napełniony jest gazem. Przypuszczalnie wodorem, panie. Widzą państwo ten zawór. Używa się czasem takich urządzeń do spawania chyba, a lord uwielbiał majsterkowanie, prawda? Na. Blacie biurka Rhodesa, znaleźliśmy kawałek szpagatu i metkę z ceną. Mój, rozumiesz, przyjaciel z Centrum Komputerowego, przesłał mi, za pośrednictwem tu obecnego pomocnika, olbrzymią listę towarów, których cena odpowiada tej na metce. Chodziło mi tylko o potwierdzenie moich domysłów, bo cóż my tutaj mamy? Gaz, szpagat, samobójstwo na otwartym tarasie. Pod wieczór zerwał się silny wiatr w kierunku morza. A podczas naszego pierwszego spotkania pan Bradley wspominał coś o meteorologicznych zainteresowaniach Lorda Rhodesa. Zbierzmy to wszystko razem i co się okazuje? Balon. Wykrzyknął Draper. Brawo. Uśmiechnął się Patrick. Tak, balon. Lord Rhodes napisał testament, napełnił balon meteorologicznym gazem, pistolet, który zabrał przedmiot spokoju pana Staukeisa. Przywiązał szpagatem i z zimną krwią usiadł przy stoliku na tarasie. Aby nie ryzykować skurczu, ręki tuż po strzale, trzymał broń prawdopodobnie bardzo delikatnie końcami palców. A jak twierdzi pan Staukais, jego walter miał bardzo czuły spust. Strzał. Lord nie żyje, a broń. Leży teraz gdzieś na dnie morza. W ten sposób mieliśmy morderstwo. No, tak. Wracając raz jeszcze do testamentu Lorda Rhodesa. Wytworzyła się bardzo ciekawa i dla niektórych z Państwa drażliwa sytuacja. Sytuacja paradoksalna, bo dokument, Panie, jest w mocy. Panie Bradley, czy zdaje Pan sobie sprawę, że staje się Pan dziedzicem olbrzymiej fortuny? Pięćdziesiąt procent majątku Lorda i jeszcze, spójrzmy prawdzie w oczy, część należna Lady Sandrze. Takiego biegu wypadków Rhodes nie przewidział. Ale cóż, kto mieczem wojuje? Chyba, że Lil' lub Gladys zechcą dokument obalić, a szanse będą mieli bardzo duże. I to już nareszcie wszystko, moi Państwo. Dziękuję za cierpliwość i zrozumienie. Ludzie rozchodzili się. W holu pozostali jedynie Sanders, trench i Draper. Czy zdaje pan sobie, mecenasie, sprawę, że mogę pana aresztować? Zaczął groźnie draper. Sanders zrobił minę skrzywdzonego aniołka. Mnie? Za co? Potrzywanie się pod funkcjonariusza policji kryminalnej ciekawe, jak to się stało, że w ogóle panu uwierzyli. Maknąłem im przed oczyma, rozumiesz, kartą członkowską klubu jachtowego, panie. I tak nikt się nie przyglądał. W tym rozgardiaszu. W dodatku skłamałeś, Patrick. Przecież asfalt nie odzyskał przytomności przed śmiercią. Wtrącił tręcz. O celu święca środki, Jonathan. Przyznała się czy nie? Zresztą dowody są aż nazbyt oczywiste, urwał. A wracając do aresztowania, inspektorze, nie lepiej to napić się dobrej szery. W godzinę po odjeździe drapera i reszty policjantów odjeżdżali Sanders i Trench. Siedzieli już zapakowani w samochodzie i gawędzili jeszcze z odprowadzającymi ich Lee, Bradley'em, Walshem i Gladys. Trench uruchomił silnik Rolls-Royce'a. Ostatnie pożegnalne gesty i słowa, zaproszenie na urlop, tym razem dłuższy i przyjemniejszy, gdy wtem, kątem oka, Trench dostrzegł wybiegające z domu pokojówki. — Coś... się musiało tam stać! — mruknął Patrick. — Widzisz, jak one dziwnie wyglądają? — Rzeczywiście, wyglądały dziwnie. Krzyczały coś z daleka, machały rękami. — Panie inspektorze, panie inspektorze! — wołała Mabel. — Howard uciekł. — Uciekł Howard. — Zdaje się, rozumiesz, że jednak coś się tam stało, Jonathan, nie uważasz? Sender skręcił się niepewnie w fotelu. Dziewczyny były coraz bliżej. No to co, że uciekł. Co cię to obchodzi, Patrick? spytał Jonathan. My wyjeżdżamy. Howard uciekł. Darły się zupełnie już blisko. Zabrał ze sobą te dwa rembrandty, które wisiały w holu. Złodziej. Panie inspektorze, złodziej. Poczekaj, Jonathan, powiedział. Sanders, gdy dziewczyny oddalone były o kilkanaście zaledwie metrów, wysiądę i tylko rzucę okiem. Nigdy nie. Tręcz wrzucił jedynkę i gwałtownie puścił sprzęgło. Roll sryknął na pełnych obrotach, Patryka wgniotło w siedzenie i Tina, dotąd leżąca na jego kolanach, znalazła się nagle na tylnym fotelu. Ruszyli ostro, zostawiając za sobą Kimberley i Mason wraz z mieszkańcami. Tręcz uśmiechnął się. Jeszcze nigdy tak dobrze mu się nie jechało. Koniec. Czytał Jacek.